Nie ma problemu, pewnie ja sobie sam nie, sobie... Nie, ja daję jeden call, wystarczy. Siedźcie na licytację. Nie, mówiłem, nie, nie mówiłem, nie mówiłem, nie mówiłem. Zadałeś kola, że mam przyjechać, pomóc ja... Z Grzybiałego mówię, nigdy nie słuchającego poleceń, ale pierwszy mówiący o 19.30, co dziś robimy? Gówno, karbo, słuchajcie poleceń. Rebo! słuchaj, ilu chcesz zapłacić? Auto naprawiam, żeby było gotowe, nitro uzupełniam. No może super, ciężko, wiesz? Dziękuję ci, przyjemnie. O, this is Heidi, my girlfriend. Hi. Cześć, cześć Heidi. Powiedz coś po polsku Zakidowi. Cześć, Zakid. Co słychać? Tak. Co słychać, Zakid? This is Erwin owner. Yeah, this is my owner. Dogo. Dogo. Jaki typ od radia? No. Witam. Witam. Co byś chciał powiedzieć, Tomek, dzisiaj? Wszystkim nam. Kocham Kamil Evron. Wszystkim nam. Super, ale jeszcze raz powiedz, jeszcze raz. Jeszcze raz prosimy. Kocham Kamil Evron. Dziękuję. Możesz iść. Dziękuję. Ja bym prosił smażoną kiełbasę z ziemniakami. Słucham. Przepraszam, słucham pana, co pan powiedział? I żurek. Słucham. No Boże, kto Czy zaprosił pani? Bydło na kolację? A, to jest wasz lokaj, tak? Tak, przepraszam. Przepraszamy za niego. Wysadzacie lokaj razem z nami. Trzeci razem z nami. Jeśli laski naraz obraca, to jakoś purpawy. No bo to jest ten syndrom Ameryki, o bo on już może ruchy ze Stanów, no mać. No to trzeba było zaciągać trochę akcentem, a nie dzieckiem się zajmować. Hi guys, let's go to the church, man. That's... Musisz... O. Czekaj, bo... Jął się... Źle ten... Dawaj! Parking ten czerwony! Jaki parking? Ten k***a przy komendzie, ten taki... O, ten, tak, widzisz! Ale na wakacje, człowiek! Ej, kupa, a to prawie ważne. Słuchaj, czy ja mam... Co jest? Nie no, że jeszcze w nocy mnie coś załatwi. Ała! Anomalia jakiś Aha. Ja on tego nie zrobił. Siema. Siema, tak, siema. Tableciki ci potrzeba? Tak. Ile byście potrzebowali? Tam? Zakid, ile tabletów? Jeden czy dwa? Tak. Dwa! Ej, ty, gościu, masz nabite. Druga tura się drugi raz. To jest nasza ostatnia. No i na porwala! Jak wyjdzie? Zrobił się! No kurwa! Na wschodnie piątka. Pozycję mam. Przecież teraz nie możesz już przyjść. Pozostałe masz w kiblu z... Nie no, Karbo, ty tak nie możesz. Rajotka im ciągle czyści i robi osłonę. Nas, do tyłu. Ja dobra, teraz kółko. Ja na kogo głosuję? Na PiS! Słodzieńko! Jezu, Kaczyński kocham Jarosław Kaczyński. Widzę furę. Uwaga, zaraz będę przykrył tam. Chyba. Co? Czy nie?
U-turn, lekki na offroadzie i zjeżdżamy w stronę flabu. Przypuszczam się, utrzymaj. Wy***am ich o ścianę! No pojazd zafołuje i padli, wysiadają z auta. Poddaj się! Poddaj się teraz, w tym momencie, poddaj się! Dobra, dawaj śmierć. Jest możliwość kontynuowania, kontynuujcie. Siadaj za kółko. Dobra, dobra, trzy. Amen. Dwa. Jeden, go. Ja pomogę w skupieniu, amen. Otwórz! O kurde! Lecę! Czemu nie wsiadacie do tej fury? Mega daleko są. Guys, no nie wiem, no pytam się dwa razy, czy każdy czai plan. Lepiej gadać o tym straniu, fura zamknięta, nie rusza. Kocham Janek Pisikela. O, tak, akurat. To proszę do Heidiban, jest skarbnikiem ekipy, sama się zadeklarowała, żeby tak powiem. Wcale nie, skarbnikiem ekipy jest laborant. Wiesz, że on ma mały czołg? On małym czołgiem jeździ jakimś. No i puszczamy to żołnierzka brygada. I puszczymy to żołnierzka brygada, kiedy my jesteśmy w tacy biedni, my w biedzie żyjemy. A mojej pani nie ruszaj, to moja pani, moja kobieta. Tak, Heidi, tak. Nie komentuję. Serdecznie nazywam się Erwin Naklis razem z gangiem El Ratatas, z kartelem. Przejmiemy dzisiaj całe Sandy. Jeżeli znajdziecie to nagranie, to znaczy, że nie żyję i poległem w boju. Spokojnie, ma tylko GPS-a znajdę. Dawaj. Ja przeżyję na pewno. Dobra, gdzie... Jaki jest status? I co, policjanci zostawili? O k***a! Wszyscy na farmie, tam gdzie byliśmy wcześniej. Są na farmie, o k***a, jadą! Nelson leży. Ja potrzebuję pomocy, Gdzie nawijać? Nie wiem, akurat teraz wjechali w ten jeden k***a okno 10-sekundowe, kiedy mam w radio wyłączone. Wtedy w tym momencie wjeżdżają, no k***a, timing boski. Dziękuję policjo, godzina 45, przygotowań, let's go! Ja 100%? W obu słupkach? No nie ma Nie, to jest fake. Twój poziom ryzyka względem ADHD jest wysoki, co wskazuje, że wykazujesz większość objawów ADHD u dorosłych w odniesieniu do ciągłego braku uwagi. Być może zauważasz, że wiele z tych objawów pojawiło się we wczesnym dzieciństwie. Objawy te mogą powodować poważne zakłócenia twojej wydajności w szkole i pracy, twojej aktywności społecznej i relacji osobistych. Dorośli z ADHD, u których stan ten nie został rozpoznany i nie wdrożono leczenia, są narażeni również na inne schorzenia psychiczne, takie jak depresja, lęk, rozważ konsultacji z lekarzem lub specjalistą w zależności od oceny. Ale test. Ja lecę. Słyszę rakiety, ale raszuję willę. Na willi pewnie nie ma rakiet. Więcej bobasów! Więcej bobasów! Ale poleciał mały! Co to są za pomy? A widzisz Angela? I ty chcesz coś takiego mieć. Weź. Dobra, trzeba się rozpędzić, widzowie. Jak zgasi się silnik, na pewno? Ty no stary, jakiś przewalony jest ten dan. Ale jak się raz rozpędzę, będzie lepiej. Bo zaciągnąłem ręczny. W tej grze się zaciąga ręczny? Ja bym chciał być rozkuty i boli mnie brzuszek. A ja bym chciał milion bucks. Zapraszam. Okej, okay. Da się zrobić. I'm glad you came along. Ja też bym wiele rzeczy no chciał. No to jak lubisz, to lecimy dalej. Ewron wiadro. Dobra, mam pierwsze pytanie dla ciebie. Posłuchaj mnie, pastor, posłuchaj. Halo? Teraz gadnij, kto to jest. Powiedz mi, czy to jest kapela, czy speeder. Aha! To k***a niezłe pytanie. Musiał z urlopu wracać, bo...
na mieście. Wiesz, że tak naprawdę Speedo od tych wielu miesięcy to był kapela? Nie, o nie! Aha, no to w takim razie niezły kapela. To ja od razu się rozpoznam z tego, co robiliśmy razem. Nie no. Nie no, to nie jest. Urlop miała, spokojnie. Identyczny. Bez kitu, tak samo przy... A, to nieźle kapela, to bardzo ciekawe. Wielkie słowa, Morwiniero. Co tam? Co wy wysłaliście na Twitterze? To uczy maszyn. Kryje się fala. Ale i tak jest jadą, z tego co widzę. No. Jakby burza była, nie? Jest taki...